Witam serdecznie, tak jak obiecałem, jestem. Nie, nawet nie kliknąłem raz myszką od poprzedniego odcinka. I wracamy. Tron zniszczenia. Łyczek kawy. Przypominam, jesteśmy przed trzecią falą przeciwników Ubala. I jest no średnio. Przydałaby się jakaś drugopoziomowa broń. Już. Taka kozacka jakaś. Z minimum dużą szybkością ataku. Dobra, i tu już będzie kozak. Tak, duszek nam nie wytrzyma za długo. Jestem przeciążony. Pojedynczo. My się tu nie śpieszymy. My tutaj nie gramy na speedruny. No takie rzeczy się robi czarką. Ja ich przytrzymam troszkę. Garnczkowy hełm. Krwawy bartuk. Uuu, panie, krwawy bartuk to tutaj... A, bo klątwę mamy. No to jest właśnie to. Chodź tu. Dokończmy oczywiście. Haj. Chodź, chodź, chodź tutaj. No podejdź, no. Mamy go chyba, co? Dobra. Cofnij kawałeczek. O, te hydry fajnie klepią. Ale patrzcie, jak się trzymają tego tronu. Hydry wezmę na siebie po części. Lekka zbroja płytowa, alright. Dobra, to teraz jedziemy. Wentar wyklęty. Wyjątkowa szybkość. Hi. Hi, gdzie jesteś, najemnik? Nie muszę już nic więcej. Nie musisz. Najemnik, ty debilu. No wiem, że to jest normal, nie? Że to powinno jakoś iść, ale zobaczcie, ile my mu bijemy. Jeden. Jestem przeciążony. Drugi. Wiecie, to zawsze troszkę łatwiej, nie? Jak nas otoczą. Dlatego byśmy nie chcieli. Widać go. Dobra, już idzie, już leci. Najemnik tam twardo. Ale... Powoli, ale skutecznie. Dobra, jazda. Najemnik, ty głupku. Dobrze, Wentara witam. Ja cię zaraz tam podhiluję, nie ma problemu. Jechy z nimi tam. Na pełnej. Panie. Potężny najemnik. I gałgański pomager w postaci wilkołaka. No a tu jeszcze coś się. No i ta najgorsza fala, nie? O, tu jeszcze coś zostało. Patrzcie, jak oni pobiegli. Cofnij się. Debilu. Na strzała. No i teraz Lister. Sam bal będzie taki... Będzie taki, jak to się nazywa? Będzie się ciąg strasznie. Dobra. Idą. Nie są przyspieszeni. To jest nasz plus. No, ale idą i idą. Wyciągnąć ich będzie ciężko jakoś sensownie. Hi.
O, tam się trzymają tego bosika. Cholipka. Stresior jak nic. Widzisz? Patrzcie, jak się cofają, nie? No to, żem wyciągnął. Chodź tu, głupku. Idzie. Patrzcie, jakie oni mają obrażenia, ładnie mi hita, co? To teraz sobie wyobraźcie całą taką grupę, nie? Na siebie wziąć. Chodź tu. Jakbyśmy jednego bili, to by było prościej chyba. Ładnie ciorają. Też z trafianiem znowu jest problem. Najlepiej by było, jakby oni... O, luju. No to będzie bardzo długa walka. Oni jeszcze stunują, nie? Jak już pokonamy tego Listera, to nie będzie tak chyba źle, co? Inaczej, będzie na pewno bezpieczniej. O kurde, potki się kończą. Oni się jeszcze leczą. O panie. Ten tam jest obkładany. Chyba tak stanąłem, że blokuje. Weź ty go tam klepnij, no. Że blokuje odpychanie. Nie wiem, czy nie lepiej by było, jakby on nie bił, nie? Bo tego stunuje. A, chyba tak zrobimy, czekajcie. To jest najbardziej milczący fragment całej serii. No się uleczy, ja wiem, to jest głupota, że ja tu poszedłem, ale bardziej mi chodzi o to, że ja mogę na stunie ewentualnie coś tam ustać. Odpalę sobie EQ i jazda, nie? Czekajcie, jeszcze zrobimy tak. I ja bym chciał go do ściany, żeby on mnie do ściany przy tego. Ale walka, nie? Teraz sobie wyobraźcie Bala, nie? Ile będziemy go klepać, jak on będzie spowalniał, klony robił. Ale on się chyba nie leczy, nie? Bal. Przynajmniej nie może się chyba leczyć. 10 minut odcinka, kurde bela, ja tu... Listera oprawcę. Listera oprawcę se klepie. O! Ustawił się tak, że teraz klepie tylko mnie.
Bij to, najemnik. On się zaraz potiony pokończą. No. Ludzie. Aż się zmachałem. Już mi się myszka wcisła i teraz cały czas jeden przyciśnięty. Aż przeklnąłem, przepraszam. Ludzie. Co za debil. Masakra. Teraz weźcie, chodźcie na bala taką postacią. Hello? Bal jest według mnie chyba bezpieczniejszym po prostu potworkiem. Podejrzewam, że oni mają tak jak Diablo też jakieś uniki pewnie. Patrzcie, jak on potrafi klepać, nie? Oni przejmują też widmowe uderzenie. Ale samo hitnięcie też mają konkret. Ile was tam jeszcze? No, najlepsze ustawienie było, nie? Jak właśnie takie coś, że... Ja byłem przy ścianie, ale odwracał się do najemnika, bo te obrażenia się rozkładały. Ja zdążyłem się trochę healnąć samym tym wampirikiem, jak trafiłem. Tylko, że nie trafiam często, nie? To jest problem. Z maną nie mamy problemów żadnych. Praktycznie już teraz, nie? Dwa hitnięcia jest ten, z głowy. Jest jeszcze jakiś. No ale teraz przynajmniej widzimy, jak słaba jest nasza postać. Na tym trzeba będzie popracować i to srogo. Bo naprawdę masę czasu trwa, żeby ubić takiego typa, nie? Ja wiem, że oni i tak są mocni sami w sobie. Znaczy mocni, wytrzymali, nie? Jakbyśmy pofarmili ich trochę, wolno by to szło. Może byśmy coś dropnęli. Patrz, jak ja się regam, nie? Jak ja trafię, to już jest na pewno... To znaczy, że obrażenia mamy spore, ale oni mają jeszcze więcej HP. Dobra, co? Pan Balosław, nie? No to przygotujcie się na paradę. Na paradę teleportów. No bo jak będzie przyzywał... Siema. Jak będzie przyzywał... Klon. Jesteś tu? To jest właśnie to. Nie widzę dobrze tego. Nie widzę dobrze mojego HP bara, więc... Oho, lipka, ale on klepie. Haj. Dobra, teleport. Aha, no to pa. To będzie bardziej upierdliwa walka niż jakaś trudna, chociaż no hitnął ładnie z łapy. Dobra. Let's check this out. No, muszę uzdrowić sobie tego. Gaugana. Ja tu już jestem, no tu mana może się przydać.
tu się mana może przydać. Jednak ja wiem, że da się jakoś rozróżniać ten klon od... No, poteleportuj się jeszcze trochę. Gorzej jest to, że ten debil przyzywa co chwilę klony. Mówiłem, że tu będzie parada teleportów, no bo ja nie biję na tyle szybko. Nie biję na tyle szybko. Żeby nie zdążył tych klonów robić, nie? Najemnik, największy ból jest taki. Co on się, najemnik się zbagował, czy jak? Takie uderzenia no, są niebezpieczne dosyć. Właśnie. Najlepiej by było, jakby on... No, tu sobie powalczymy. Where is druzgocące uderzenie? Mówiłem, że to będzie długa walka. Raz, że nasza celność nie... No właśnie, da radę? A jest ropująca na tor... latorośl. Czy narośla. What the fuck? Jednak Bal nie jest takim prostym tym bossem. Dobrze, fioletowe zużyjemy. Really? To żeśmy powalczyli, ledwo podeszliśmy i już jest lipa. No nic. Próbujemy dalej, on coś tam dostał chyba, nie? Zobaczcie, że ja go w ogóle nie trafiam, nie? Ale on jest upierdliwy. Inaczej się tego nie da nazwać, nie? Upierdliwy jest jak tego. Bo taka czarka ma lepiej, nie? On se stoi, se w niego strzela poza zasięgiem. A my się będziemy tu produkować. O ty! Mokre skarpety, on ładnie hita. Nie no, hitnięcie to on ma. Chodźmy do Harrogate. O, trzeba uważać, nie można tak kozaczyć. Bo jednak tam... Te 200-300 HP... To on potrafi hitnąć. No, to jest niestety minus postaci walczących wręcz, nie? A sobie wyobraźcie, że nie mielibyśmy tyle HP. No, najgorzej, że tego to szybko zabijał, to jest, no. Chodź tu. No, żeby on wyszedł z tego narożnika tam, co... No i fioleta służyłem. Żeby on wyszedł z tego narożnika i tam nie właził już, to jest o wiele lepiej, bo... Bo najemnik chociaż jakoś łatwiej tam do niego dojdzie, a tu muszę lawirować między tym. O. Ten najemnik to jest jakiś debil po prostu. Ja to chyba se tu stanę i se będę patrzył, jak on się z nim bije. No, już wrócił. Irytująca walka, muszę przyznać.
Ten, co zaplanował tego bossa, to jest naprawdę zwyrodnialce. To już wolę naprawdę z Diablo walczyć, żeby unikać tych, jak to się nazywa? Tych jego ataków takich, tych, no, z błyskawicy. Naprawdę. Ja nie wiem, czy ja się w 40 minutach wyrobię, jak my tak będziemy tutaj pykać się z nim. Keep calm. No i ten najemnik, żeby on trochę... Połowa HP. Ja się czuję, jakbym na... Jakbym co najmniej na Helu grał, ej. Autentyk. Przestań go klepać, jak ja nie chcę, żebyś go klepał. No, jak dostajemy hita... Aha. To ja muszę jednak odejść, bo... On ma dosyć szybki atak. A we mnie wszystko wchodzi. Czemu ja tak robię? Przecież ja mam tu przypisany. Dobra. Zaraz będzie, że mi pieniędzy nie starczy na tego, na wskrzeszanie tego najemnika. 160 tysięcy, dobra. Jazda. Gorsze jest to, że ja nie dam rady go wyhealować, nie? Bo... Czyli klon. Czyli siup. Coś poszło. No i MP potka. Dobra. I myk w teleportik. I już trochę HP. 20 HP to bierze? No, najemnik, wykaż się. A, 3 minuty, ale to będzie nudna walka, nie? Będzie oj nudna walka. Ale przykro, no. Chcieliście ciężki gameplay, to macie ciężki gameplay. Przygotujcie się na Nightmare. Oj, trzymajcie się. Świetnie, i wrócił tam, gdzie nie chciałem, żeby wrócił. Te HP potki to też tak leczą, jakby chciały, a nie mogły. Strasznie mało HP nam przywracają już. Dobrze, wylaz to. Dwa teleporty z rzędu. Czemu ty mnie bijesz? Weź bina, mnie ten się zbugował. 1/3 została. Ale mam celność, zobaczcie. Ani razu go nie trafiłem.
A, mi się potki pokończyły. Chodź tu, ziomek. Uratuję cię? Uratuję cię. Dobrze. Aha. Dobra, to jest to, to, to. Zostaw to. Nie ma sensu nawet tego przyzywać. Przecież to ma tak mało HP, że to na byle strzał ginie. Manę może spalać, to mnie tam nie boli aż tak. No, najemnik. Sorry, że nic nie mówię, ale mówię. To też nie jest jakaś tam turbo, bo myślałem, że będzie troszkę prościej tutaj, w sensie z HP. Ale nie jest prościej. Aha. No to pa. Widzimy się za chwilę. Dobrze, że to działa. Wyobraźcie sobie, że nie działałoby. To ja bym tego nigdy nie przeszedł przecież. Dobra, uzupełnijmy lekko potiąsy. Tutaj. I tutaj, jak tam? Najdłuższa walka z balem na normalu chyba. Zanotowana na YouTubie. Wiedziałem, że tak to się skończy, że nim ja go znajdę, to on przecież już klon zrobi. A, trochę przypał. Więc zadziała już? Jak już tu jestem i popalił manę, to... To nara. Nudno, nie? Troszkę tak, taka... Bardziej psychologiczna ta walka, niż... No i zrób klon, bo podszedłem. Najemnik, bij! Nie. Co za fraja, no. A jak tu przyzwę portal, to on zniknie, czy to trzeba tak daleko aż? Jak potki kupiłem, to się was nie boję. Ale były takie sytuacje, nie? Że można było łatwo wyłapać baniak. A, nie działa. No idź, idź, idź. Ale ja mam celność okrutną. O, haj. Giniusz, upierdliwy jesteś. I jeszcze kloniks na koniec, poprosimy. No. Uff. Ciężka przyprawa. Co, obstawiacie, co tam dostaliśmy? Pewnie jednym słowem gówno. No nic, niech się uspokoi trochę ekran. Przyzwijmy sobie naszego fantastycznego pyk. I odejdź w zapomnienie.
Widzę jakiś fajny łuk. Eisenharta widzę. Co jeszcze obstawiamy? A nie Eisenhart, ale długi bojowy łuk, fajowo, bardzo przydatny. To bym wziął. Ukąszenie wiatru. Jak gracie pod wybuchającą strzałę, to nawet takie to nie głupie, nie? No ale to nie dla nas, no jakby to było Resurrected, czy jak to jest tam, to byśmy sobie włożyli do skrzynki. Na pierśnik, a to nie jest ten zielony? Nie, to nie jest ten zielony. A no, jadu, coś z tym mi się kojarzyło, że właśnie trucizny. 117 obrony, maksymalnej odporności na trucizny, no lipa to jest, nie? No dla nas to jest useless. Jakby to nam wypadło w drugim akcie, to co innego, to jest jeszcze ciężki armor. Ale weźmiemy coś i wyważony topór? Do rzucania. Nie, a no. Odpornością. Weźmy sobie, nie wiem, ten napierśnik. Mech. Jestem pod... Super. Kończymy to. Proszę przestać już trząść, bo to jest przecież jakiś nieśmieszny żart. 7000, no to jedna śmierć naszego kumpla się zwróciła. Dobra. Co, to byśmy zidentyfikowali, co? Wow, 7.13. Odbrażenie od zimna, wykradzione życie, skuteczność względem demonów. Wow, ale super drop. Warto chodzić na bal. Znaczy on może dropnąć, tak? On może dropnąć już drugopoziomowe unikaty nawet, więc... To nie jest głupie, ale zobaczcie ile to czasu zajmuje. Z 40 minut ja biję, jak nie 50 minut biję Listera i tak dalej, nie? Dobra. Gotyckie zbroje, coś by trzeba było znaleźć chyba, co? Czarny łuk, 12 do maksymalnych. Dobrze. Co, zrobimy sobie jeszcze krowy? Dłuższy odcinek może pykniemy trochę. No zróbmy już ten akt. 8 minut, czyli najpierw potrzebujemy kamienne pole. Nie pamiętam gdzie tu był ten. Aha. Przy drodze gdzieś, dobra. O, teraz się będę wyżywał na nich. Na ile trafię. Dobra, olewamy ich, szkoda czasu. Czyli co, nogi wirta potrzebujemy. Rafajniejszy tysiusiaku. Krótki miecz, biorę, patrzcie to. Prawie do, ale mana wykradziona. Dobra, jazda tam. O, Griswolda poskładamy. Griswold. No, mimo wszystko tam trochę miał tego HP. Teraz ja, teraz jestem mądry. Noga wirta. Dobra, mamy to. Tak, mamy to? Mamy to. Dobra, dobra. Dawaj książkę portali lepiej. Witaj ponownie. A to wystarczyło książkę. A, właśnie, mieliśmy porządek w skrzynce jeszcze zrobić. Dobra. Fioletowych trochę się pozbyłem jednak. Więc teraz. A, to zostało. Ametysty. Nie, nie możemy przy transmutacji. Teraz tak, to zostawmy. Amny, bardzo fajny. To czekajcie, zróbmy tak. To teraz ta. Dobrze, zostawić. Pierścionek, pierścionek, pierścionek. Czy na pewno? Aha, to najpierw zróbmy tak. Mana, zdobycie przedmiotów, odporność na ogień. Siła, maksymalna wytrzymałość. 37 na zimno, no nie. I 84 do skuteczności ataku, na średnio. Dobra, to mamy. Ametystów, no, to bym wrzucił tu.
Szabelkę wrzucimy tu. Teoretycznie walmy to. Szabelka nie ma do tego, do many, nie? No ale to zależy. Jak ona będzie się tam sprawowała, bo szabelka ma bardzo duże obrażenia elementarne. Dobra, amn. Tu butla. To do wywalenia. Jazda. Sekretny krowi poziom, dobra. Eto. Dobra. Dobra. No a teraz pierdzienie już sprzedajemy, nie chcę mi się tego zbierać. Czekajcie, pójdź, albo dobra, no dobra, nie wydropimy, bo to trzeba przyznać, że my tam sobie świetnie nie radzimy. Chodźmy do Malach. Kupmy trochę zapasów, jeżeli chodzi o manę. I HP potki. Chociaż mana? No, kupmy z 3 potionki. Dobra, z 2 potionki. Mamy Amna, mamy Tira, jak się nie mylę. Jeżeli w drugim, w Nightmarze, wolałbym w Nightmarze farmić cokolwiek poza nagrywaniem, jak już bym miał być szczery. Amn i Tir. A mieliśmy Amn, to mamy 2 Amny. Łe, to easy, to możemy sobie szaleć. A wy nic nie mówicie. Pewnie mówiliście, ale... Aha, przy teleporcie z miasta do miasta takie rzeczy się dzieją. Dobra, i teraz pytanie, zabijamy króla? Musimy zabić na normalu, to ja tu nie będę chodził. Mógłbym jakieś kamyki typu Brylan. To widzę, z grubości zaczynamy. Trochę ich tu jest, ej. I one trochę biją. Ej, 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 bo ja tu popadam za chwilę. Lol. Ej, tego jest tu coraz więcej przecież. Aha, dobra. Okej. To fajne zaplecze. Proszę to bić. I proszę, proszę nie umierać. Dobra, coś tu się udało zrobić. Ale, ale nigdy tak nie wylosowałem. Nigdy. O, Runatal. Fajnie. Halabarda dobrej jako... Oj. Dobra, idź tam najemnik, powyciągaj coś, ty tak lubisz. Dobra, Runatal. Mhm. To będzie najśmieszniejszy odcinek chyba w historii YouTube'a, nie? Nie mamy małych obrażeń, to fakt akurat. Dobra, powoli wypracujemy jakieś sobie tutaj zaplecze. No tu trochę chyba za dużo. Gałgański odcinek, totalnie, nie? Jeszcze jak one podchodzą pojedynczo, to jeszcze idzie iść, bo... Idzie iść, nie? Oj... Dajmy mu potkę, zaraz takie potki sobie pozbieramy. Dobra. Chyba jest lżej. Lol. Teraz już tam mogą partyzana. Heraldyczna tarcza. Panie. Brylant, jakby był brylant. Brylant. Dobra. To było trochę lepiej. Kafar. Dobra. Mamy zaplecze. To teraz już... No, tu mogłem uciekać, patrzcie. To teraz już my sobie to jakoś wypracujemy. Ja nie myślałem, że to będzie aż tak fajnie. On na hita niektóre korowy nawet bierze. Może jakiś talizmanik chociaż podstawowy, fajny jakiś. Gizarma. No to cały czas jest takie... Mech.
A tu jest krowi król. Dobra. To chodźmy w drugą stronę. Na końcu króla zabijemy. 40 minut. Chodź tu. Tylko się nie zbaguj, proszę ja ciebie. Bo to by było niemiłe. Dobra. Nauczony doświadczeniem. Żółte dla czarodziejki, średnie, rzadko jest kiedyś dobre. Ściana ognia plus 1, szybsze rzucanie czaru. Właśnie. Ej, ja nie chciałem tego. Jeszcze sobie zmniejszyłem ekran. Mam nadzieję, że to tam nie będzie przeszkadzać wam. Lol. Kliknąłem poza okno i... No, obiesam na zminimalizowany. Diablosie gram. No, w końcu się odsunął. Dostał strzała na cyce i się odsunął. No, super. Naciak. Dobra. O! I teraz jakiś fajny, jakiś do życia, może mała odporność. Obrażenia od zimna 1 do 2, to jest to właśnie. To jest to, czego nam brakuje, nie? Tak zwykle leci takie coś. Ale one trochę biją. Debil. Znaczy w sensie ten duch. Dobra, po mnie ciekawość zżera. To do wywalenia. No ale od ognia, ja nie chcę od ognia. Ja mam taki od ognia i on już tam gówno daje. Nie. Powiedzmy tak, póki tam mam jeszcze trochę miejsca, to sobie go wezmę. Ale wolałbym od zimna. Można by było spytać, a taki miecz, ale on to nie będzie jakiś turbo. Chociaż... Po co mam ten slot z maną, nie? Bo jak widać... Nie za specjalnie potrzebuję. Bo wykradanie jest naprawdę fajne pierś... Skuteczność, energia i trucizna na sel. A mogę to HP podnieść, kościany hełm, nope. Ale będziecie mieli odcinek ostatni, co? Ale przynajmniej będę miał zamknięty ten rozdział już. Poroże. Ale białe, ewentualnie możemy do Charsi próbować to zanieść jakoś. Serce Rosomaka. Dobra. To nie jest zagroda krowiego króla. Dobra, leczenie się zwraca. Ble. Mówię, taka czarka z kulą ognia, przecież to jest szybki szpil z takimi tymi krowami. Pyk, pyk, pyk i wszystko pada. Albo jakiś chain lightning. Boję się trochę tego koszmaru, że tam będziemy naprawdę się przebijać, a co dopiero hell. Muszę pomyśleć, co ja chcę jeszcze sobie wziąć w skillach. Aha, to ja sobie nie biegłem przy krawędzi. Super. Topas. Brylant. Poproszę, brylant. Dobra. Topas. Chodźmy w tę stronę. Łyczek kawki na pocieszenie. Ale heca nie ma mnie, jak to mówi pewien men. Jeżeli chodzi o najemnika, o. Na cztery strzały. Taki krów jest.
Już mi podkładka się zsunęła, dobra. Mamy tu krawędź. No, to się wy... Jak to się mówi? Kurde. Wykasz, o. No, pierśnie o wzmocnienie, fajnie. Pyk, zbroja łuskowa. Super, kluczyk wezmę. Nie wiem, czy mi się przyda. Może mi się przydać, co? Otwieramy od razu. Na sel. Trzeba zbierać kasę, bo coś czuję, że w Nightmarze to będziemy go wskrzeszać regularnie, tego najemnika. Ja pernicze, jakiego już hita dostałem zaraz na start. Trzeba ich trochę powyciągać chyba, bo ich jest tutaj za dużo, ewidentnie. Ale zaraz poziom. Dajemy w żywotność. Ej, z nich się HP nie wykrada, czy co? Byłoby bardzo śmiesznie, że nie zginąłbym na starożytnych, a zginąłbym na krowach. Kurde, plecy mnie już bolą tego siedzenia. Ja przyszedłem do domu. Od razu mówię, po robocie zaczynamy nagrywać. Dobra. Jak na razie ten drop to... O, luju. Trochę tego tu idzie. Zamknięty hełm i leczenie. O, coś idzie. Talizman. Może w końcu. Może w końcu. Może mój wymarzony, wypragniony ten. Je. O, I to, co chciałem, od zimna i jeszcze odporność na błyskawice, dobra. Żegnam. Ten był wyższego poziomu. O, myk. Wyłagany. Dobra, ja wiem, że to jest useless. No, zwłaszcza dla was, bo teraz nie widzicie na pewno, jakie mam obrażenia. Le. Co za odcinek. Dobra, tu jest pusto. Ty hełm. O, haj. Spowolnimy to tak. Taktyczny talizman odpornościowo-zimnicowy. A, trafienie mam 95. A, i tutaj. Obręcz. Szkoda, że biała. Chodzi tylko o to, żeby na ułamek sekundy spowolnić. I bardzo fajny się trafił ten talizman. Zimno plus jakaś mała odporność. Może być fajnie. Zimno to jest tylko taki efekt, no, motyw taktyczny. No, rozpuszczanie też nie jest głupim motywem. Wiecie, jakieś... upierdliwce w pierwszym akcie, na przykład TT do wskrzeszania. Zawsze jest szansa właśnie, że się przypadkiem roztopi. Tak samo szkielety w drugim akcie. Chodźmy może do miasta. I sprzedajmy te niepotrzebne rzeczy. Witaj w imieniu zakonu. Dobra, aha. To tu se nie posprzedajemy. Tu se posprzedajemy. Siku mi się chce, ej. Aha, to warto było.
No ale grosz do grosza, nie? Czyli też mam takiego małego. Tak zrób. Dobra. Zawsze to trochę do przodu. To pazik. Bardzo fajnie. Etch. Klepsydrę mamy. Trzeba będzie też porządek z tym zrobić. Dobra. Powinno się okazać, że nie ma mojego portalu. Siup. Jest to wszystko gotowe. 506 życia. A, to tego chciałem podnieść. Dobra. Czyli dobrze. Udało się zdobyć. Na szybkie strzały już. O, jak boli. Klucz nie, wytrzymałość nie. No chyba powoli zbliżamy się do końca. 51 minut. Powolutku do końcunia się zbliżamy. Czyli co, skrówek jak na razie, tak jak mówiłem, ten talizman, czyli dobry drop. Ja bałem się, że tu nic kompletnie nie poleci. Level 3-2. Z takim levelem będziemy kończyć. Dzięki, że mi klepnęliście mojego mędrca. Z takim levelem 3-2 będziemy kończyć normal. Nie, jest to chyba jakiś wybitny level. Stawanie na środku między mobami to też nie jest najlepszy pomysł na Helu. Na Helu, na hardkorze, jakim Helu. Hel mu się zamarzył. Będę musiał sobie popatrzeć na te skille, czy na przykład warto w ten zapał iść taki wilkowy. Premia do ataku jest. Ciekawe, jaki jest przyrost. To też jest dosyć ważne. Co? Zabijamy tego króla, bo chyba nie ma co się czaić. Nie na normalu. Na Nightmarze można już pomyśleć, żeby... Jest sługa. Tam widzę, że się zamotał trochę ten król. O ile to król. Krowi król. Alright. Pomyśl na magię, zaklęte błyskawice. No pa. Zerknąć można. Płytowy pas eteryczny, tak. Brylant bez skazy. Szczęście w nieszczęściu. Chociaż szczerze, mamy dwa pełne brylanty, doskonałe. Mędrzec. Misja kamikadze. Ametyst. O, ametysta. Ametysta sobie zamienimy już. Sprawia płytowa, bojowe berła. A nie, to jednak nie sprawdzamy. Zajknijmy to bojowe berło, 2 do szarża. I... aha, 3 muszę, dobrze. Ametyst. I tu była ta święta kula. Dobra. No, to chyba pierwszy godzinny materiał w mojej karierze youtubera. Super. Jestem mega głodny. Jeszcze pierdzionek, dobrze. Pierścień bojowy, o, szczep, nope. Pierdzień, zerknijmy na niego. 6 do energii, wow. Cóż za potężny pierścień.
ale fajnie, fajnie. To zamrażanie mi się podoba, to jest zawsze jakieś spowolnienie. Nie ma nieduże, ale zawsze taktyczne spowolnienie. Fioletowa taktyczna potionka. Naręczne tupory, nope. Wiem, że wypiłem chyba tą większą, nie? Krótka laska. Meteor. Anybody? Home? Nope. Dobra. O, oh, hello. Ten jeszcze wlatuje między ich. Ten świetny ten duch. Dobra. To chyba tyle, co? Ludziksy. To chyba tyle w tym temacie. Chyba tyle w tym temacie. 13 koła, 1,5, 16, 1, 3. Trzeba zrobić jeszcze porządki w skrzynce. O! Mamy ametysta gotowego. Bardzo fajowo. Kusi mnie ten brylant, mimo wszystko. A nie, to jest tu, tu. Tu mamy jakieś odpornościowe te. No kusi mnie ten brylant, mamy dwa brylanty takie. Ale czy się opłaca przepalać tak naprawdę, nie? To jest pytanie. 220 tysi. Ale gdzie jest mój portal do następnego aktu? Dziki werdysz. Na hel mógłby się przydać. Tu mamy duże obrażenie od ognia. Poczekamy jeszcze. Nie wiem, jak to będzie wyglądało na Nightmare'ze, na pierwszym akcie. Co, przejdziemy sobie? Zapis i wyjście. Mianem Destroyer Dalahian. That's it. Poziom 62 druid. Siup. I wszystko zaczyna się od początku. Sprawdźmy nasze odporności. Wyglądają kozacko. Nie jest źle. A i tak będę musiał na normal wrócić. Bo pewnie będę reset robił. Ale przy okazji ja macie potwierdzenie, że to jest fajne. Postać hardkorowa, bo wiecie, no, można sobie pykać. Ale niekoniecznie trzeba być hardkorem. Dobrze. Co? Szykujmy się. Szykujmy się na ciężką przeprawę. Myślę, że bardzo ciężką. Na Nightmare'ze. Ja sobie zobaczę teraz te skille. Czy idziemy w to może? Jak to z obrażeniami wyjdzie? Koszt many 4. Nie wiem, czy będzie rosło. Koszt many 4. No chyba w trucizny nie pójdziemy. To może na... Ale nie, no jak? Nie wiem, czy właśnie na helu nie będziemy iść typowo w obronę, żeby ustać. Obrażenia i obrona tu będzie wzrastać, nie? Więc przemyślę to. Będzie powo... Chociaż z drugiej strony, jak to będziemy grać, to nie będzie druzgocące uderzenie wchodzić pewnie. Ciekawe, czy to działa z tym skillem, czy z tym właściwie. Jest to głupie, będzie ogłuszać. No ale pomyślcie sobie, czy pójdziemy w furię może, czy w jakieś ogniste szpony, bo to jest tak naprawdę słabe. Już myślę, że se kliknę. I myślę, że to trzeba będzie wymaksować już niedługo. Max HP, bo ten to za długo nie ustoi. To jest ciekawe, bo to obrażenia atak wszystkim zwiększa, tak? Czyli szansa na trafienie, ale...
Jak my chcemy tu przeżyć, a to jest hardcore, to myślę jednak, że w dębowego mędrca jeszcze pójdzie. Może z 5 punktów włożymy, zamiast to maksować, żeby także najemnik mógł sobie jakoś radzić. To jest fajne, nie? To wykradanie życia. Tu już wykradania życia nie będzie, co będzie problematyczne. Właśnie, to jest to. Tu nie będzie wykradania życia. Ale obrażenia 100%. Tu mamy dopiero 105, a włożyliśmy 11 punktów. To jest fajne, defensywne. Tu też wykradania nie będzie. Atak o wiele duży. Ale jest tak. Dobra, ja sobie pomyślę jeszcze. Możecie pisać tam wasze uwagi, spostrzeżenia. Ja was żegnam, idę coś zjeść. Także trzymajcie się i do zobaczenia na poziomie Night. Nie chcę. Cześć.